Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj wróciłem do Otomina, na to samo miejsce, w którym wczoraj znalazłem dwa borowiki, prawdziwki. Mamy 6 lipca. Chciałem Wam pokazać coś, wczoraj tego nie było widać, a dzisiaj takie maleństwo mi się pojawiło. Jestem zaskoczony, ale i zadowolony. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, wczoraj w tym miejscu znalazłem dwa borowiki. A dzisiaj pojawił się młody borowiczek. Bardzo fajna sztuka. Zrobię zdjęcie. Trzeba oczywiście pogrzebać w mchu. Zaraz go wydostanę. Zobaczcie, jaka fajna mała bambaryłka młoda. Wczoraj ładnie padało tutaj w tym rejonie, więc mam nadzieję, że może jeszcze coś dla Was wynajdę. Zobaczcie, moi drodzy, jakiego dziwnego grzybka znalazłem. Pachnie grzybem. Jest tu ich więcej. To jest taka gromadka. Pewnie jak do domu wrócę, to sprawdzę, co to jest. Teraz kompletnie nie wiem. O, tu takie są. Tu więcej tego. Ale co to za grzybki, to nie mam pojęcia. Dobra. Zobaczcie, moi drodzy. Kolejne borowiki. Ale ten już kompletnie wyżarty. Temu jeszcze trochę zostało. Ślimaki powrą nam wszystko. Nie będziemy mieli co zbierać. Obok taki młodziutki, ale zobaczcie. Wszystko wyżarte. A tu taka niespodzianka dla koneserów, prawdziwych wrażeń. Zobaczcie, jaka ładna sztuka. Mamy już dwa. Zobaczcie, znalazłem kolejnego. Też pewnie borowik, ale cały pokryty śluzem, już wyżarty przez te niewdzięczne ślimaki. No naprawdę potrafią dużo zjeść. No borowik musiał być piękny. Moi drodzy, czas zbierać się do domu. Jest już około godziny 18. Kończymy wypad do otomińskiego lasu. Udało mi się znaleźć trzy piękne borowiki. Ten jeden największy, najwyższy był skrzętnie ukryty. Kilka mieliśmy. Byśmy mieli kilka więcej sztuk, ale ślimaki obżarły je w tym terenie. Bardzo ich dużo, tych chińskich bez skorupek. Ale wszystko chyba pożrą. Dobrze, moi drodzy, tym akcentem kończymy. Pozdrawiam, zachęcam do subskrybowania
i do odwiedzania lasu. Pomorskie w grzybach może nie jest bogate, ale coraz bardziej obfite. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.